Proszę Państwa, w dniu 26 października w Warszawie podczas wielkiego protestu przeciwko zakazowi aborcji doszło do skrajnie niebezpiecznego ataku na protestujących. Służbowy samochód prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia, wjechał w uczestniczki i uczestników protestu, którzy zablokowali jezdnię. Kierowca wysiadł, pobił dziewczynę, rzucił nią o ziemię, potem wrócił do auta, ruszył nim i uderzył w młodego mężczyznę. Gazeta Wyborcza podaje relację jednej z uczestniczek blokady. Cytuję. Podczas zielonego światła weszliśmy na pasy i stanęliśmy na części drogi. Chłopcy stanęli twarzami do aut i trzymali banery. Dziewczyny usiadły na pasach, patrząc w kierunku samochodów. Auto zaczęło się toczyć w stronę moich koleżanek siedzących na ziemi. One zaczęły się tylko odsuwać do tyłu, krzycząc nie. Drzwi kierowcy się otworzyły, wyskoczył facet i rzucił się na koleżankę siedzącą przed jego maską. Chwycił ją oburącz wokół jej tułowia, podniósł, rzucił na ziemię i zaczął ją wlec. W tym momencie wszyscy chłopcy rzucili się na niego i próbowali go od niej oderwać. Zanim to się udało, facet zdążył jeszcze raz rzucić koleżanką o ziemię. Następnie wyrwał się chłopakom i wsiadł za kierownicę. Jeden z chłopaków stanął mu przed maską, żeby nie pozwolić mu odjechać i zaczął nagrywać rejestrację kierowcy. Równolegle krzyczał, że go nagrywa i informował, że zostanie zgłoszony na policję. Facet ruszył prosto w chłopaka, uderzając i wioząc go przez chwilę na masce. Od razu zaznaczmy, że napastnikiem z 26 października nie był Banaś, tylko jego zaufany współpracownik. Informatorzy Wyborczej identyfikują kierowcę jako osobistego szofera Mariana Banasia, niejakiego pana Leszka. 4 dni później, 30 października, Najwyższa Izba Kontroli przyznała, że chodziło o jej służbowy samochód i jej pracownika. O ile wiemy, nie ukarała kierowcy, nawet nie przeprosiła. Zamiast tego oznajmiła, jakoby podwładny Banasia został zaatakowany przez młodzież i musiał się bronić. Co sprawia, że Marian Banaś i jego ludzie czują się bezkarni? Jak dotąd prezesowi Najwyższej Izby Kontroli różne sprawy uchodziły na sucho. Wygląda na to, że Banasia boi się nawet Jarosław Kaczyński, nieformalny lider pisowskiego obozu władzy. Przypomnijmy najgłośniejszą sprawę. Dzięki reporterom telewizji TVN wiemy, że Marian Banaś posiadał w Krakowie kamienicę, którą wynajął gangsterom. Oni zaś urządzili w niej dom publiczny. Obok wyzysku seksualnego kobiet chodziło też o niepłacenie podatków. Gangsterzy Alfonsi przyjmowali klientów na godziny i inkasowali pieniądze, nie wydając paragonów fiskalnych. Sprawa kamienicy poruszyła opinię publiczną, gdyż Marian Banaś to szef Najwyższej Izby Kontroli z ramienia prawicowej koalicji rządzącej. Wcześniej Banaś był ministrem finansów. Oba stanowiska powinna zajmować osoba o nieposzlakowanej opinii. W aferę zamieszany był też syn Mariana Banasia, Jakub Banaś. Banaś junior korzystał z krakowskiej kamienicy ojca. Prowadził w niej rozbudowaną działalność gospodarczą. Świadczą o tym zapisy w Krajowym Rejestrze Sądowym i serwisach branżowych. W tych źródłach czytamy, że w kamienicy ojca mieściły się co najmniej dwie firmy związane z synem. PI Investment zajmowała się hotelarstwem. Room for You prowadziła działalność portali internetowych. Banaś junior działał też w państwowej zbrojeniówce. Tak się składa, że trafił do firmy zarządzanej przez osobę związaną z Antonim Macierewiczem. Gdy sprawa kamienicy wyszła na jaw, Macierewicz ostrożnie, ale czytelnie próbował bronić Mariana Banasia na antenie Polskiego Radia. Powiązania Macierewicza z Banasiem nie dotyczą tylko jego syna i czasów obecnych. W latach 1991-92 Antoni Macierewicz był ministrem spraw wewnętrznych. Doradzał mu wtedy Marian Banaś jako pełnomocnik do spraw Straży Granicznej. O innych, jeszcze starszych powiązaniach opowiemy za chwilę, jak również o zbrojeniówce. Ale najpierw zajmiemy się sprawą najbardziej szokującą, gdy wziąć pod uwagę, że mowa o prezesie NIK. Zatem o człowieku, który ma być stróżem finansów państwa i poufnych informacji. Otóż Marian Banaś, jako wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, ściśle współpracował z Arkadiuszem B.
W 2019 roku ten sam Arkadiusz B. został aresztowany pod zarzutem kierowania grupą przestępczą. Grupa przestępcza Arkadiusza B. poprzez sieć spółek zarejestrowanych m.in. w Czechach fikcyjnie handlowała sztuczną biżuterią i tarcicą. W ciągu blisko 4 lat wyłudziła 5 milionów złotych na podatku VAT. Sprawę opisywały media, w tym dziennik Rzeczpospolita. Jak podaje portal TVN24.pl, Arkadiusz B. zaczął karierę w komunistycznej PRL jako zawodowy żołnierz tzw. nadwiślańskich jednostek wojskowych. Były to specjalne oddziały wojska podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych zamiast Ministerstwu Obrony. Ich przeznaczeniem nie była obrona Polski, tylko ochrona komunistycznej władzy. Arkadiusz B. musiał cieszyć się jej zaufaniem. Według TVN za czasów PRL pracował w tajnym ośrodku kryzysowego kierowania państwem, ukrytym w lasach pod Warszawą. Wówczas miał zostać awansowany na oficera. Najwyraźniej w tajnym PRL-owskim ośrodku Arkadiusz B. zdobył doświadczenie w rachunkowości i zarządzaniu, cenne również po upadku komunizmu. Albowiem w naszych czasach Arkadiusz B. trafił do resortu finansów, gdzie współpracował z Marianem Banasiem, wiceministrem finansów w rządzie PiS. Oficer PRL-owskich jednostek specjalnych z tajnego ośrodka w lesie został nawet szefem Krajowej Szkoły Skarbowości. Marian Banaś twierdzi, że nic nie wiedział o podejrzanej działalności Arkadiusza B. w ministerstwie. Tymczasem powinien był się nią zająć. Banaś jako wiceminister finansów był przecież zwierzchnikiem Biura Inspekcji Wewnętrznej, odpowiedzialnego za zwalczanie korupcji i przestępczości w Krajowej Administracji Skarbowej. Czego większość mediów nie mówi? Tego, że Arkadiusz B., bliski współpracownik Banasia, aresztowany w związku z korupcją i wyłudzeniami, prowadził również działalność polityczną. Była to działalność polityczna bardzo szczególnego rodzaju. Mianowicie Arkadiusz B. działał wcześniej w komitecie wyborczym kandydata na prezydenta Stana Tymińskiego. Starszym widzom Stana Tymińskiego przypominać nie trzeba, ale młodszym warto. W 1990 roku, zaraz po upadku komunizmu, odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory prezydenckie. Ze zwycięskim Lechem Wałęsą zmierzył się tzw. czarny koń, czyli kandydat niespodzianka. Był nim nieznany biznesmen z Peru i Kanady, polski emigrant Stan Tymiński, który powrócił na chwilę do ojczyzny i ku zaskoczeniu wszystkich zdobył ponad 20% głosów w pierwszej i drugiej turze wyborów. Tymiński cieszył się gorącym wsparciem grupy byłych działaczy partii komunistycznej. Mowa o komunistach radykalnych, ale bardzo sprawnych i blisko flirtujących z nacjonalizmem. Byli wśród nich socjocybernetyk Józef Kosecki, głośny specjalista od manipulacji politycznych, wykładowca uczelni komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Wojskowej Akademii Politycznej w PRL, główny propagandista komunistyczno-nacjonalistycznej organizacji Grunwald, tajny współpracownik komunistycznych służb specjalnych, oraz Roman Samsel, działacz partii komunistycznej PZPR i dziennikarz jej oficjalnego organu prasowego, czyli Trybuny Ludu, współautor książki Święte Psy, czyli manifestu politycznego Stana Tymińskiego. A w jaki sposób Arkadiusz B., późniejszy współpracownik Mariana Banasia, popierał tego samego Tymińskiego? Pana B. znajdujemy w Komitecie Wyborczym Stana Tymińskiego w 2005 roku, gdy Tymiński znowu wrócił do Polski, aby walczyć o urząd prezydenta RP. Razem z Arkadiuszem B., peruwiańsko-komunistycznego kandydata Tymińskiego, wspomagał też wtedy niejaki Tadeusz Klemens Bartold. Obaj panowie, Arkadiusz B. i Tadeusz Bartold, działali razem w Komitecie Wyborczym Stana Tymińskiego oraz w tzw. Ogólnopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Nie należy jej mylić z istniejącą dzisiaj opozycyjną Koalicją Obywatelską. Obie organizacje nie mają nic wspólnego. Ogólnopolska Koalicja Obywatelska Arkadiusza B. popierała Stana Tymińskiego. Arkadiusz B. był jej sekretarzem generalnym, a Tadeusz Bartold wiceszefem do spraw organizacyjnych.
Ale nie tylko to ich łączyło. Obu panów, Arkadiusza B. i Tadeusza Bartolda, odnajdujemy dzisiaj w stowarzyszeniu Ojczyzna Zbiorowy Obowiązek. Od ponad 3 lat Arkadiusz B. jest skarbnikiem zarządu tego stowarzyszenia. W komisji rewizyjnej tej samej organizacji zasiada Tadeusz Klemens Bartold. Kim jest Tadeusz Bartold, towarzysz politycznych bojów Arkadiusza B., aresztowanego współpracownika Mariana Banasia? Tak się składa, że Tadeusz Klemens Bartold współdziałał nie tylko ze Stanem Tymińskim. Współpracował również z Mateuszem Piskorskim, założycielem prokremlowskiej partii Zmiana, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, oraz z prokremlowskim Kornelem Morawieckim, ojcem premiera Mateusza Morawieckiego. Bartold wszedł do partii Wolni i Solidarni, założonej przez Morawieckiego seniora. Wcześniej Tadeusz Klemens Bartold kandydował do Sejmu z listy wyborczej ruchu Kukiz 15 razem z Kornelem Morawieckim. W październiku 2018 roku najpoważniejszy polski tygodnik Polityka wskazał Bartolda jako osobę odpowiedzialną za to, że Kornel Morawiecki, ojciec premiera RP, poręczył za Mateusza Piskorskiego, aresztowanego w związku ze wspomnianym podejrzeniem, później oskarżeniem, o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Jak podaje Polityka, Tadeusz Bartold jawnie okazuje swój antysemityzm, nienawiść wobec Zachodu i zachwyt nad putinowską Rosją. Za czasów PRL Bartold prywatnie produkował długopisy i eksportował swój towar do ZSRR. Nieźle wtedy zarabiał, dzięki kontaktom gospodarczym ze Związkiem Sowieckim. Tyle o Tadeuszu Bartoldzie i jego sojuszniku Arkadiuszu B., który był bliskim współpracownikiem Mariana Banasia, trafił do aresztu za korupcję, od dawna jest związany z dziedzicami PRL-owskiego komunizmu, tymi najbardziej radykalnymi i prokremlowskimi. Przejdźmy do innych współpracowników i znajomych Banasia. W latach 2003-2015 Banaś, aczkolwiek już nie młody, zasiadał w Radzie Krajowej Stowarzyszenia Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska IMKA. Przez 9 lat, od 2003 do 2011 roku, kolegą Mariana Banasia w Radzie Krajowej tego samego stowarzyszenia był Jarosław Klimczak, wiceprezes Związku do Spraw Organizacyjno-Statutowych. Kim jest Klimczak? Również od 2003 roku Jarosław Klimczak pełni funkcję prezesa Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, WMROT. W 2014 roku organizacja ta zrobiła wiele, żeby zwiększyć napływ Rosjan do Polski. Prowadziła program o nazwie Russian Friendly, co znaczy przyjazny dla Rosjan. Przyznawała regionalnym biznesom specjalny certyfikat przyjazności dla Rosjan. Oto jak prezes Klimczak i jego organizacja przedstawiali ten program na oficjalnej stronie WMROT. Jednym z priorytetowych działań jest stworzenie produktów, które przyciągną mieszkańców obwodu kaliningradzkiego. Rosjanie to jedna z najzamożniejszych grup klientów. Dowodzą tego tłumy gości. Jednak nie są to już przypadkowe wizyty. Mieszkańcy Kaliningradu dokładnie selekcjonują miejsca, które szczególnie chętnie odwiedzają. Przyjeżdża do nas coraz więcej mieszkańców Kaliningradu, co bardzo nas cieszy. Turystyka Warmii i Mazur najbardziej zyska na zintegrowanym działaniu i spójnym planie. WMROT podpisała deklarację współpracy z Fundacją Polska Friendly o realizacji programu Russian Friendly. To system certyfikacji dla tych podmiotów z regionu, którym zależy na podnoszeniu jakości obsługi Rosjan. Żeby posługiwać się znakiem, trzeba spełnić kilka kryteriów. Między innymi mieć rosyjskojęzyczną stronę internetową, materiały promocyjne w cyrylicy czy personel mówiący językiem rosyjskim. Naszym partnerem jest mniejszość rosyjska w Polsce, co gwarantuje, że projekt jest zbieżny z oczekiwaniami adresatów.
Rzecz jasna, nie wszyscy Rosjanie przyjeżdżający do Polski stanowią zagrożenie. Ogromna większość przyjezdnych to ludzie, którzy chcą odetchnąć od ciężkiej atmosfery swojej nieszczęśliwej ojczyzny oraz pójść na tanie i dobre zakupy. Jednak uzależnianie ważnej branży przygranicznego regionu od obywateli nieprzyjaznego mocarstwa stanowi oczywiste ryzyko gospodarczo-polityczne. Tworzenie atmosfery apriorycznej przyjazności wobec przedstawicieli takiego kraju w równie oczywisty sposób zwiększa ryzyko infiltracji. Jak widać, ciekawe osoby kierowały Związkiem Młodzieży Chrześcijańskiej, właściciel Kamienicy Rozkoszy, pan Banaś, i przyjazny Rosji, pan Klimczak. Odnotujmy przy okazji, że Jarosław Klimczak jest również autorem czasopisma Przegląd Policyjny. Przez 19 lat był wiceprezesem policyjnego klubu sportowego Gwardia Szczytno, współdziałającego z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Sam Klimczak również współpracował z policyjną uczelnią. Czyżby polska policja z otwartymi ramionami przyjmowała działaczy przyjaznych Rosji? Rzecz jasna, każdą sprawę należy rozważać z wielu stron. Nie wszystko, co wygląda podejrzanie, jest podejrzane. Może to tylko zbieg okoliczności. Może Banaś miał takiego całkiem przypadkowego pecha, że na swojej życiowej drodze związał się z prorosyjskim Klimczakiem i Arkadiuszem B. o prokremlowskich powiązaniach. A wcześniej z Antonim Macierewiczem, który od lat miesza antyrosyjską retorykę z rosyjskimi powiązaniami i prokremlowskim działaniem. Przyjrzyjmy się zatem innej sprawie. Ta sprawa łączy Banasia z premierem Mateuszem Morawieckim, synem Kornela Morawieckiego. Związki Mateusza Morawieckiego z Rosją zostały opisane i udokumentowane w książce Morawiecki i jego tajemnice. W 2018 roku Banaś był generalnym inspektorem informacji finansowej. Ukrywał wtedy przed opinią publiczną wielką aferę związaną z praniem pieniędzy Kremla w Polsce. Brudny rosyjski kapitał zasilał znanego nam już Mateusza Piskorskiego, założyciela prokremlowskiej partii Zmiana, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. W lutym 2018 roku dziennikarz śledczy Wojciech Cieśla opublikował w Newsweeku artykuł pod tytułem Afera Lądromatu. Czytamy w nim, co następuje. Prokuratura zbada, dlaczego ponad 9 milionów dolarów rosyjskich brudnych pieniędzy po cichu i bez problemu pod nosem inspektora informacji finansowej przeniknęło do polskiego systemu bankowego. W latach 2012-2014 okrężną drogą przez Mołdawię i Łotwę trafiło ponad 9 milionów dolarów brudnych rosyjskich pieniędzy. Przelewy dla polskich firm zlecane były albo w euro, albo w dolarach. W transakcjach pośredniczyła sieć rosyjskich i offshore'owych firm. Na potrzeby naszego śledztwa nazwaliśmy ją Lądromat. Ogółem Lądromat na całym świecie wyprał 21 miliardów dolarów. 9 milionów dolarów z Lądromatu w latach 2012-14 przefrunęło przez polskie banki. W Polsce Lądromat objawił się w ponad 100 transakcjach, transferach od 10 tysięcy dolarów po niemal 1 milion dolarów. Między innymi 21 tysięcy euro dostało Stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, związane z podejrzanym o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateuszem Piskorskim. Mimo naszych próśb, główny inspektor informacji finansowej, Marian Banaś, nigdy nie zgodził się na rozmowę o Lądromacie i o tym, dlaczego doszło do niego pod nosem GIIF. Jak podaje Cieśla, w praniu pieniędzy brał udział m.in. bank BZWBK, którego prezesem był wówczas obecny premier RP z ramienia PiS, Mateusz Morawiecki. Czy wiedza Banasia o praniu rosyjskich pieniędzy przez Bank Morawieckiego to hak, dzięki któremu Marian Banaś może wpływać na premiera? Odpowiedź na to pytanie zna zapewne Banaś, ale jak wiemy, nie chce mówić o sprawie. To nie koniec powiązań Banasia z postsowieckim Wschodem. W listopadzie 2012 roku Marian Banaś uczestniczył w obradach radykalnych nacjonalistów, które zaowocowały powołaniem Ruchu Narodowego. W spotkaniu brali udział antyzachodni, prorosyjscy działacze polityczni. Znaleźli się wśród nich Sylwester Chruszcz i Marian Szołucha, których rosyjskie i białoruskie powiązania zostały opisane w książce Morawiecki i jego tajemnice.
Przypomnijmy, kim są obaj panowie. Marian Szołucha to ekonomista, związany ze znaną już nam organizacją Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, założoną przez Mateusza Piskorskiego. Przypomnę, podejrzewany o szpiegostwo, lider prokremlowskiej partii Zmiana. W 2011 roku Szołucha razem z Piskorskim i innymi autorami wydali książkę Białoruś – model państwa i gospodarki. Książka zachwalała postsowiecką białoruską dyktaturę. Sylwester Chruszcz też jest starym znajomym oskarżonego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego. Już w 1996 roku Chruszcz i Piskorski wspólnie uczestniczyli w antynatowskiej konferencji w Moskwie. 13 lat później zakładali razem Stowarzyszenie Zmiana. Na podstawie tej organizacji Piskorski stworzył swoją prokremlowską partię Zmiana. O związkach obu panów informował m.in. portal Newsweek.pl, który w 2017 roku alarmował, że Chruszcz jako architekt ma współpracować przy budowie baz NATO w Polsce. Portal nazwał Chruszcza admiratorem Putina. Podobnie określili Chruszcza eksperci środkowoeuropejskiej organizacji Political Capital. Wskazali go jako bezpośredniego wykonawcę woli Rosji. Tu dodam, że Political Capital to renomowana organizacja ekspercka z siedzibą w Budapeszcie, współpracująca z licznymi zachodnimi partnerami. Raport, w którym wzmiankowano Chruszcza, dotyczył oddziaływania Kremla na Europę Środkową. W ubiegłej kadencji Sejmu Sylwester Chruszcz był posłem PiS. Kto zorganizował spotkanie z 2012 roku, podczas którego Szołucha i Chruszcz obradowali wspólnie z Marianem Banasiem? Jednym z organizatorów był antyzachodni, prorosyjski obóz narodowo-radykalny ONR. ONR odwołuje się do tradycji przedwojennego ugrupowania o tej samej nazwie, założonego m.in. przez polskiego faszystę Bolesława Piaseckiego. Znamienne to nazwisko, nie tylko dlatego, że odegrało ważną i szkodliwą rolę w historii Polski. Również dlatego, że stanowi ono kolejny trop wiodący do Macierewicza. Kim był Piasecki? Polskim ultranacjonalistą i faszystą, który podczas wojny wpadł w ręce Iwana Sierowa, jednego z szefów służb specjalnych stalinowskiego Związku Sowieckiego. Sierow zrobił Piaseckiego jednym ze swoich najważniejszych agentów w komunistycznej Polsce. Pod ochroną generała Sierowa Bolesław Piasecki założył Stowarzyszenie PAX, ugrupowanie postępowych katolików, którzy popierali stalinizm. Tymi postępowymi katolikami byli polscy faszyści, koledzy Piaseckiego. Faszyści z komunistami? Na tym paradoksy się nie kończą. Komunistyczni faszyści Bolesława Piaseckiego uprawiali też kapitalizm. Stalinowcy pozwolili Piaseckiemu stworzyć prywatne imperium biznesowe składające się z wielu drobnych firm, które organizacja Piaseckiego przejmowała od pierwotnych właścicieli. Stanowiło to ewenement ze względu na zasadniczą wrogość komunistów, szczególnie tych stalinowskich, wobec przedsiębiorczości prywatnej. Ale Piasecki mógł to wszystko robić, ponieważ stworzone przez niego imperium służyło Sowietom, sowieckim służbom i generałowi Sierowowi. To Sowieci zapewniali Piaseckiemu bezkarność w PRL. W 1957 roku syn Bolesława Piaseckiego, Bohdan Piasecki, został uprowadzony i zamordowany przez grupę żydowskich gangsterów. Sprawców mordu nigdy nie postawiono przed sądem. Zbrodnię próbowano przedstawiać jako odwet Żydów na ojcu narodowcu. Najprawdopodobniej jednak za gangsterami stali polscy komuniści o nacjonalistycznym zabarwieniu, członkowie tzw. frakcji natolińskiej. Frakcja natolińska miała wówczas spore, choć malejące wpływy w polskiej partii komunistycznej. Porwanie Bohdana Piaseckiego mogło wywołać falę antysemickich rozruchów, co byłoby na rękę natolińczykom. Dlaczego? Pogromy i zamieszki, do których na szczęście nie doszło, spowodowałyby zapewne interwencję armii sowieckiej w Polsce. A to zablokowałoby tak zwaną odwilż, czyli liberalizację komunizmu, której obawiała się frakcja natolińska. Jak widać, już wtedy w jedno koryto spływały nurty pozornie przeciwstawne. Stalinowski komunizm, katolicki faszyzm i cwaniacki pokątny kapitalizm czasów PRL, uprawiany w szarej strefie pod skrzydłami służb specjalnych.
To połączenie przeciwstawnych nurtów może nam tłumaczyć współdziałanie takich osób jak Arkadiusz B. i Tadeusz Bartold. Były żołnierz komunistycznych jednostek specjalnych i drobny kapitalista czasów PRL, związany z ZSRR, obecnie antyzachodni i antysemicki nacjonalista. A nad nimi w roli patronów Kornel Morawiecki i Marian Banaś. W roli trzeciego patrona występuje Antoni Macierewicz, który w tym korycie czerwono-szaro-brunatnych nurtów nie pojawia się przypadkiem. Tak się składa, że śledztwo w sprawie zamordowania Bohdana Piaseckiego przez niemal dwie dekady prowadził oficer komunistycznej służby bezpieczeństwa Stefan Mikołajski. Robił to tak, aby nie wykryć sprawców. Niszczył dowody, zacierał ślady i plątał wątki. Warto zapamiętać również to nazwisko, albowiem ten sam Stefan Mikołajski odegrał ogromną rolę w życiu Antoniego Macierewicza. W latach 80. pułkownik Stefan Mikołajski opiekował się Antonim Macierewiczem i chronił go przed inwigilacją ze strony innych esbeków. Co interesujące, w śledztwie dotyczącym porwania Bohdana Piaseckiego uczestniczył też jeden z wujów Macierewicza, Andrzej Winczakiewicz. Te niezwykłe okoliczności zostały udokumentowane w książce Macierewicz, jak to się stało. Włącznie z życzliwością, którą Antoni Macierewicz okazywał rodzinie Piaseckich po upadku komunizmu, gdy został ministrem spraw wewnętrznych RP. Dlaczego o tym wszystkim mówię? To sprawy ważne dla naszej historii, ale mają też związek z naszą teraźniejszością. Wiążą się bowiem z Marianem Banasiem, jego otoczeniem i jego obecną działalnością. I to w taki sposób, który przekłada się m.in. na obecne funkcjonowanie polskiego sektora zbrojeniowego. Dwa lata temu, 11 listopada 2018 roku, syn Mariana Banasia, ten sam Jakub Banaś, który działał w słynnej kamienicy ojca, wszedł do zarządu państwowej spółki Maskpol. 16 dni później Banaś junior zaczął pełnić obowiązki prezesa zarządu spółki Maskpol. Oto co wtedy powiedział. Tak, jestem synem Mariana Banasia. Proszę o niełączenie tych wątków. Jestem menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, również w obszarze zarządzania projektowego. Tak Jakub Banaś tłumaczył się dziennikarzom Wirtualnej Polski. Ale jego błyskawiczna kariera w Maskpolu urwała się niemal równie błyskawicznie jak zaczęła. 14 lutego 2019 roku Banaś junior odszedł z firmy. Dlaczego musiał odejść? Albowiem szkody, do których się przyczynił, stały się zbyt głośne. Maskpol to spółka należąca do sektora zbrojeniowego, która m.in. szyje mundury dla polskiej armii i produkuje maski ochronne dla żołnierzy. Jak podają niezależne media i politycy opozycji, spółkę ogarnął chaos, a w tym chaosie miał swój udział Jakub Banaś. W marcu 2019 roku posłanka opozycji Izabela Leszczyna tak opisywała sytuację. Mogliśmy być dumni ze spółki Maskpol, bo to była spółka, która produkowała sprzęt dla polskich sił zbrojnych. Produkowała świetne kamizelki kuloodporne dla policji i sprzęt chroniący drogi oddechowe naszych żołnierzy, także na zagranicznych misjach. Niestety w 2017 roku Maskpol został dotknięty tym, co PiS nazywa dobrą zmianą, a co jest raczej porównywalne do najazdu wandalów na Cesarstwo Rzymskie. Kolejni prezesi, najpierw pan Ładysław Piasecki, który był związany z Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, następnie syn wiceministra finansów, pana Banasia, Jakub Banaś, zrobili z przedsiębiorstwa, które przynosiło zyski i miało świetny produkt dla polskiego żołnierza i policjanta, przedsiębiorstwo, które jest na skraju upadku, traci płynność finansową, jest zadłużone i przede wszystkim traci swoją markę. Tyle posłanka. Posłanka Leszczyna wspomniała prezesa Maskpolu Ładysława Piaseckiego. To Piasecki wprowadził Jakuba Banasia do zarządu spółki, a następnie przekazał mu obowiązki prezesa. Tak się składa, że Ładysław Piasecki to syn znanego nam Bolesława Piaseckiego, czołowego agenta Kremla w PRL. Ładysław Piasecki został prezesem spółki w 2017 roku, Jakub Banaś w 2018 roku. Kto w 2017 roku decydował o posadach w Maskpolu? Kto oddał firmę synowi kremlowskiego agenta, który oddał ją następnie synowi Banasia? Najwyższy zwierzchnik Maskpolu
ówczesny minister obrony, czyli Antoni Macierewicz. Czy bycie synem kremlowskiego agenta stanowi winę? Nie, albowiem synowie nie odpowiadają za winy ojców. Jednak osoba o takim powiązaniu rodzinnym powinna zostać szczególnie dokładnie sprawdzona, zanim otrzyma posadę w firmie ważnej dla bezpieczeństwa państwa. Służby wywiadowcze chętnie rekrutują agentów spośród krewnych i potomków swojej agentury, gdyż w wielu wypadkach taką osobę łatwiej jest zwerbować. Gdy zaś taka osoba przyczynia się do niszczenia firmy ważnej dla armii, wtedy należy wszcząć oficjalne dochodzenie. Dodajmy, że Antoni Macierewicz zdaje się mieć upodobanie do potomków Bolesława Piaseckiego, czołowego agenta Kremla w PRL. Jednym z tych potomków był Bolesław Maria Piasecki, młody doradca Macierewicza, towarzyszący mu w podróżach zagranicznych. Sprawa stała się przedmiotem interpelacji posła opozycji Adama Szłapki. Co zainteresowało posła Szłapkę? To, że niedaleko upadło jabłko od jabłoni. Poseł zauważył, że młody Bolesław Maria Piasecki działa jako ekspert antyzachodniej organizacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, NCSS. Można się o tym przekonać na stronach internetowych NCSS. Organizacja m.in. zachwala publikację Bolesława Marii Piaseckiego pod tytułem Motywacje agentów służb specjalnych. Dlaczego to powiązanie z NCSS przykuło uwagę opozycyjnego posła Szłapki? Otóż NCSS to organizacja współpracująca z antyzachodnimi i prokremlowskimi ekspertami, takimi jak pułkownik Krzysztof Gaj, który publicznie wychwalał napaść Putina na Ukrainę. Współzałożycielem i szefem organizacji NCSS był Jacek Kotas, który przez 14 lat pracował jako prezes spółek deweloperskiej grupy Radius. Grupa została założona przez Roberta Szustkowskiego. To wieloletni współpracownik Andrzeja Skocza i Lwa Kwietnoja. A ci z kolei to dwaj oligarchowie sącewskiej mafii, potężnej rosyjskiej organizacji przestępczej, współdziałającej ze służbami specjalnymi Kremla. Sprawa została opisana oraz dokładnie udokumentowana w książce Macierewicz i jego tajemnice. Tyle o powiązaniach Banasia juniora. Wracając do seniora, odnotujmy to, co podają liczne źródła i opracowania włącznie z Encyklopedią Solidarności. Czytamy w nich, że Marian Banaś to współtwórca Stowarzyszenia Obrony Wiary, Narodu i Tradycji, z którego inspiracji utworzono Dom Wydawniczy Ostoja. Dom Wydawniczy Ostoja reklamuje się jako wydawca książek niepoprawnych politycznie. Na swojej stronie internetowej wydawnictwo zachwala książkę zatytułowaną Antysemityzm a kwestia żydowska. Słowo antysemityzm jest tu wyjątkowo trafnie dobrane. Wydawca reklamuje książkę fragmentem jej tekstu, który oskarża Żydów jako naród o egoizm i zachłanność. Dom wydawniczy Ostoja wydał również takie pozycje jak Kulisy powstania styczniowego. Książka przedstawia narodowy zryw Polaków jako intrygę Niemców przeciwko Rosji oraz Rosja w myśli politycznej narodowej demokracji w latach 1917-1939. Ta druga książka w 2016 roku otrzymała nagrodę główną nacjonalistycznego tygodnika Myśl Polska. Tygodnik nazywa się Myśl Polska, ale bardzo dużo myśli poświęca Rosji. Pisze o pozytywnych aspektach stosunków polsko-rosyjskich, o tym, że Polska i Słowianie to pomost między Europą, Eurazją i Azją, o tym, że rosyjski zaborca nie zawsze wzbudzał w Polakach negatywne emocje. Jednym z autorów tygodnika jest znany nam Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Na łamach Myśli Polskiej Piskorski opublikował artykuł pod tytułem Nowe ramy ustrojowe putinizmu, w którym pisze, że model rosyjskiej dyktatury może być atrakcyjny dla krajów europejskich. Tygodnik wydawany jest przez spółkę Wydawnictwo Myśl Polska. W radzie nadzorczej tej spółki zasiada Tadeusz Klemens Bartold, zwolennik Stana Tymińskiego, współpracownik Mateusza Piskorskiego, zausznik Kornela Morawieckiego i polityczny sojusznik Arkadiusza B., tego samego, który współpracował z Marianem Banasiem w Ministerstwie Finansów i trafił do aresztu za korupcję oraz oszustwo podatkowe. Przejdźmy do działalności Mariana Banasia w Najwyższej Izbie Kontroli.
Jak wiadomo, Marian Banaś agresywnie pozyskuje materiały potencjalnie kompromitujące dla rządu i partii rządzącej. Niektórzy zwolennicy opozycji cieszyli się z tego w nadziei, że haki Banasia obalą PiS. Była to naiwna nadzieja, ponieważ haki zazwyczaj służą do kontrolowania, nie do obalania rządów. Pytanie tylko, dla kogo Marian Banaś miałby kontrolować rząd i partię rządzącą? Dla Jarosława Kaczyńskiego, czy dla zewnętrznych, wschodnich ośrodków władzy? Miesiąc temu Marian Banaś udzielił wywiadu dziennikowi Gazecie Prawnej. W tym wywiadzie powiedział, że jego doradcą w NIK jest Stanisław Kluza, były minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego z 2006 roku. Tak się składa, że Kluza w latach 2013-2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki MCI Capital ASI. W tym samym okresie ta sama spółka MCI Capital ASI podjęła bardzo kontrowersyjną decyzję. Miało to miejsce na przełomie lat 2014-2015, po napaści putinowskiej Rosji na Ukrainę. Liczni inwestorzy wycofywali się wtedy z rosyjskiego rynku, z oczywistych względów. Jednak spółka MCI Capital ASI, którą nadzorował obecny doradca Banasia w NIK, Stanisław Kluza, nadal inwestowała w putinowskiej Rosji. Inwestowała m.in. w rosyjską firmę Octogo, już 2 lata wcześniej oskarżoną o publiczne podawanie fałszywych danych i chwalenie się nieistniejącymi osiągnięciami. Ale nawet to nie odstraszyło spółki nadzorowanej przez Stanisława Kluzę od inwestowania w rosyjską firmę. Ta sama spółka MCI Capital ASI, w której Radzie Nadzorczej zasiadał doradca Banasia Stanisław Kluza, inwestowała też wtedy w rosyjską firmę Travelata. 2 lata temu szef tej firmy, Aleksiej Zariecki, wystąpił na portalu Wersja.ru, gdzie narzekał na to, że rosyjska administracja i rosyjskie firmy ze strachu przed zachodnimi sankcjami zbyt wolno kolonizują Krym, oderwany od Ukrainy i zagarnięty przez putinowską Rosję. Tyle o Stanisławie Kluzie, doradcy Mariana Banasia w NIK. Zwraca uwagę również to, że Banaś na stanowisku dyrektora Departamentu Obrony Narodowej NIK pozostawił Marka Zająkałę. Zająkała to kolejna postać godna uwagi. W latach 2006-2007 Marek Zająkała był wiceministrem obrony w rządzie PiS. To on wprowadzał do ministerstwa wspomnianego przed chwilą Jacka Kotasa. Albowiem w 2007 roku Kotas, mimo swoich rosyjskich powiązań, też został wiceministrem obrony w rządzie PiS. Wtedy jego kolega Marek Zająkała dopełnił koniecznej, choć nieco ryzykownej, formalności. Wysłał wniosek do kontrwywiadu wojskowego o sprawdzenie Jacka Kotasa w celu przyznania mu prawa dostępu do tajemnic polskiej armii. Wniosek okazał się skuteczny na swój sposób. Skuteczny w tym znaczeniu, że Kotas uzyskał prawo dostępu do tajemnic wojskowych, mimo że wcześniej był prezesem spółek powiązanych z rosyjską mafią. Nie da się więc powiedzieć, że skutecznie go sprawdzono. Raczej wypada powiedzieć, że skutecznie dokonano infiltracji. Kto był wówczas szefem kontrwywiadu wojskowego, który dał Kotasowi prawo dostępu do tajemnic naszej armii? Antoni Macierewicz. Aczkolwiek część ryzyka i hańby wziął na siebie Marek Zająkała. Obrońcy Macierewicza zasłaniają się tą okolicznością. Przypominają, że to nie Macierewicz rozpoczął procedurę, dzięki której Kotas uzyskał prawo dostępu do tajemnic. Przypominają, że pod wnioskiem podpisał się Marek Zająkała. Rola kozła ofiarnego lub tarczy strzeleckiej najwyraźniej odpowiada panu Zająkale. W czasach nam bliższych wykonywał zadania, które trudno wziąć na siebie bez utraty twarzy. W 2011 roku Zająkała jako wiceprezes NIK usprawiedliwiał państwowo-giełdową spółkę Energa, która bez potrzeby importowała drogi węgiel z Rosji. W 2017 roku Zająkała z ramienia NIK bronił Antoniego Macierewicza przed Sejmową Komisją Obrony. Oświadczył przed nią, że NIK nie znajduje istotnych uchybień w działaniach Ministerstwa Obrony Narodowej. Uwadze dyrektora Zająkały umknęło to, że minister Antoni Macierewicz rozbrajał wówczas nasze wojsko. Między innymi storpedował zakup nowoczesnych helikopterów dla Sił Specjalnych Polskiej Armii, jak również zatrudniał prorosyjskich i antyzachodnich ekspertów znanej już nam organizacji NCSS. Wśród tych ekspertów był nie tylko młody Bolesław Maria Piasecki, ale też proputinowski pułkownik Gaj, o którym wspomnieliśmy wcześniej.
Wszystko to powinno skłonić szefa NIK do rezygnacji z usług pana Zająkały. Jednak Marian Banaś pozostawił go na stanowisku dyrektora Departamentu Obrony Narodowej. Marek Zająkała, Stanisław Kluza z Rady Nadzorczej Spółki Inwestującej w Putinowskiej Rosji, Antoni Macierewicz, rodzina szpiega Piaseckiego, dom wydawniczy Ostoja i prokremlowski tygodnik o zwodniczej nazwie Myśl Polska, koledzy oskarżonego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego, rosyjska pralnia pieniędzy w Banku Morawieckiego, Jarosław Klimczak, który wydaje firmom certyfikaty przyjazności wobec Rosji, Arkadiusz B., aresztowany pod zarzutem korupcji urzędnik powiązany ze zwolennikami Kremla. Tak wygląda świat Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, liczni obserwatorzy i komentatorzy naszej sceny politycznej zastanawiają się, skąd kariera, siła i bezkarność Mariana Banasia. Jak widać, wiele wskazuje na to, że moc Banasia, jego wpływy i jego odporność wynikają z jego związków z Kremlem. Również standardy, którymi Banaś i jego ludzie kierują się w swoich działaniach, związki z najbrudniejszą przestępczością, rozjeżdżanie samochodem protestujących aktywistów, najwyraźniej pochodzą ze wschodu. To niebezpieczne ze względu na to, że Marian Banaś jako prezes Najwyższej Izby Kontroli ma dostęp do informacji wrażliwych i kompromitujących, za pomocą których obce służby specjalne mogłyby szantażować polskich polityków i przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę to, że Jakuba Banasia łączą z Marianem Banasiem nie tylko oczywiste związki rodzinne, ale też polityczne i biznesowe, będziemy w przyszłości obserwować karierę Banasia juniora. Należy odnotować, że Jakub Banaś nie przestał działać w przemyśle obronnym. I to na stanowisku, które daje mu dostęp do poufnych informacji kluczowych dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Od półtora roku Jakub Banaś zasiada w Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Przemysłu Obronnego i Lotniczego. Dziękuję bardzo za uwagę.